jedna z radnych, mająca bardzo dobre relacje z Małgorzatą Matusiak, podjęła się mediacji. I była zgoda na to, żeby ona była wicestarostą, starostą, żebym był osoba radny z Obornik Śląskich. Rozmowy lokalne, ciekawi ludzie, ważne sprawy. Zapraszamy na podcast portalu nowagazeta.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, Danielu. Witam Cię, Marku. Spotykamy się po długim czasie. Witamy Państwa również. Dzisiaj zaprosiłem Marka Łapińskiego. Mojego kolegę nie ukrywamy, że znamy się przecież od wielu, wielu lat, aczkolwiek już nasze drogi mocno się rozeszły, bo Ty jesteś w polityce. Także po drugiej stronie barykady. Ale zobacz, wróciłem. No, bardzo się cieszę, że udało Ci się zostać też radnym sejmiku, gratuluję. Ale chciałbym z Tobą porozmawiać o lokalnej polityce, nie tylko oczywiście. Jesteś radnym sejmiku, więc z dystansu będziesz mógł jakby troszeczkę skomentować nam to, co się wydarzyło w Trzebnicy, w powiecie trzebnickim. I właśnie od powiatu chciałbym rozpocząć. Koalicja Obywatelska wygrała wybory. Ja tu nawet mam dane specjalnie na ten cel wydrukowane. Koalicja Obywatelska zdobyła w powiecie 37% głosów. Drugie miejsce zajęło ugrupowanie związane z nową, można powiedzieć, nowym porozumieniem, czyli Samorządowcy dla Powiatu Trzebnickiego, którzy zdobyli 30% głosów. No i Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło tych głosów nieco ponad 19%. Koalicja otrzymała 8 mandatów, przypomnę, Samorządowcy dla Powiatu Trzebnickiego, czyli ugrupowania kojarzone z burmistrzem Markiem Długozimą, otrzymało tych mandatów 7. Prawo i Sprawiedliwość tylko 4. No i dla porządku podam, że Trzecia Droga otrzymała 2 mandaty. Co się stało, że Koalicja Obywatelska nie rządzi powiatem, a rządzi Prawo i Sprawiedliwość? Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. To niezwykły zaszczyt, że mogłem wrócić nie tylko do powiatowej trzebnickiej polityki, ale także do redakcji nowej. Oczywiście w roli polityka. Bardzo ciekawa też forma rozmów w formie podcastu. Bardzo popularna. To były bardzo ciekawe, interesujące wybory samorządowe. Niestety w powiecie trzebnickim pełne błędów, pełne niedoświadczenia ludzi, którzy za nie odpowiadali. Mocne słowa, ale błędów kogo? No, zarządu Platformy Obywatelskiej lokalnego. Jak można nie rządzić, mając 37% poparcia? W polityce najważniejsze jest budowanie relacji, budowanie porozumień, posiadanie zdolności koalicyjnej. To, czego przez lata nie miał PiS w powiecie trzebnickim, no, straciła tą zdolność koalicyjną Koalicja Obywatelska. No, to jest poważna sprawa. Te błędy, o których mówię... Marku, to z kim Koalicja Obywatelska według Ciebie mogła zawiązać koalicję, żeby na przykład PiS nie rządzi? Bo wiadomo, że w całym kraju rządzącemu w Polsce ugrupowaniu, czyli rządzącej w Polsce koalicji 15 października, zależy na tym, żeby no jednak ten PiS od władzy odsuwać. W Trzebnicy mamy sytuację dość kuriozalną, wręcz odwrotną, czyli PiS, który zdobywa najmniejsze poparcie, czyli mieszkańcy powiedzieli wyraźne nie, nagle okazuje się, że zdobywa wszystkie kluczowe stanowiska. Ja tylko przypomnę, przewodnicząca Rady Anna Morawiecka, siostra premiera, słynna, znana już też tutaj lokalnym mieszkańcom skądinąd. Zastępcą starosty, czyli wicestarostą Janusz Szydłowski, lokalny, prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości, szef powiatowych struktur. Członek zarządu Agnieszka Brząkała i wiceprzewodniczący pani Ludmiła Lewandowska, czyli czwórka radnych z PiS-u otrzymała wszystkie kluczowe, najważniejsze stanowiska. No pewnie, Daniel, ty się zdziwisz i nasi widzowie i słuchacze, dlaczego ja tak mówię wprost o tych błędach Platformy, przecież jestem z Platformy i jestem kojarzony z Platformą. No ja z tej Platformy Powiatu Trzebnickiego zostałem w ostatnich latach jakoś tak wypchnięty, tak mnie moi koledzy zarzucają mi, że to ja się odsunąłem. Nie, ja zostałem wypchnięty. Ja byłem przez 5 lat radnym sejmiku,
Byłem szefem klubu Koalicji Obywatelskiej, opozycyjnego. Z 13 radnych zbudowaliśmy taką opozycyjną, blokującą mniejszość 18 radnych i wygraliśmy wybory do sejmików w tej kadencji. No ale tu nie zauważano w powiecie trzebnickim, że ja jestem radnym sejmiku. Powiem Ci więcej, ja nie byłem zapraszany na żadne wydarzenie organizowane także przez burmistrzów z Platformy Obywatelskiej. Ja nigdzie nie byłem zapraszany jako radny sejmiku. A to konflikt? Przecież to nie wiem, jakaś taka rywalizacja, tak? Przygotowując się do wyborów, zarząd Platformy w ogóle nie zaprosił mnie na żadne spotkanie. Na żadne spotkanie. Ja dlatego mówię o błędach, bo gdybym miał możliwość... Czyli Ty nie uczestniczyłeś w żadnych rozmowach, temat tego, w którą stronę... Jakie koalicje, jacy kandydaci, jakie nazwy komitetów, kto kandydatem, ja w tym w ogóle nie uczestniczyłem. Bo gdyby mnie zapytano, no to no mam jakieś doświadczenie polityczne, byłem marszałkiem, posłem, tyle lat tu razem tworzyliśmy z kolegami, z koleżankami i kolegami z Platformy politykę w powiecie trzebnickim, no nie skorzystano z tego doświadczenia, co mnie boli. No dzisiaj dlatego tak wprost mogę oceniać te wydarzenia, tak? Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że Platforma ma 8 mandatów, w poprzednich wyborach trzecia też... Trzecia droga, przypomnę, 2, czyli brakuje jednej W poprzednich wyborach, kiedy byłem sekretarzem regionu Platformy Obywatelskiej, również mieliśmy 8 mandatów, ale mieliśmy koalicjanta, mieliśmy wspólnotę samorządowo-ludową, z 3 mandatami i to dawało 11. Dzisiaj? Dobrze, ale wspólnoty samorządowej już nie ma. Część osób przeszła na stronę ugrupowania burmistrza Długozimy. Część stworzyła właśnie tą trzecią drogę. Może tu jest jakby problem. No i właśnie, co się stało przez 5 lat, że doprowadzono do tak fundamentalnego konfliktu w powiecie trzebnickim, w Radzie Powiatu Trzebnickiego. A o co chodziło? Że no to opisywaliście to wielokrotnie, ale skomentuję, pozwól, że ludzie, samorządowcy, którzy nie byli związani z tym dawnym komitetem Marka Długozimy powiatowym, tak, przeszli na stronę Marka Długozimy i przeszli na stronę PiSu. Mówię tutaj o Robercie Lewandowskim, burmistrzu z Żmigrodu i mówię o panu wójcie Wiszni Małej, Jakubie Bronowickim. Jeżeli wrócimy się 3 tygodnie do tyłu, przed drugą turą wyborów prezydenckich we Wrocławiu, Jacek Sutryk, Izabela Bodnar, słuchacze i widzowie z powiatu trzebnickiego znają to, bo to bardzo poważna była polityczna bitwa. Robert Lewandowski, Jakub Bronowicki stali na wrocławskim rynku przed ratuszem z Jackiem Sutrykiem. To są ludzie, którym nie jest po drodze z PiS-em, ale jednak w powiecie trzebnickim wybrali taką koalicję. Dlaczego? Jeśli mogę, nie jest im po drodze z PiS-em. Tak. Czy ta koalicja przetrwa? Czy być może na szczeblu lokalnym też szyldy partyjne nie mają znaczenia? Ci ludzie też mniej więcej się wszyscy znają. To jest lokalne środowisko, to jest pewna bańka, w której politycy żyją. I być może takie sojusze, takie koalicje da się zawiązywać. Państwo udowodnili, że da się zawiązywać i że wybrali taką drogę. Tylko jaka musiała być skala nieufności, braku zaufania wynikające właśnie z tej nieufności, też skonfliktowania pomiędzy samorządowcami, którzy jeszcze, nie wiem, 5-6 lat temu razem siadali przy stole i mówili, nie zgadzamy się na metody zarządzania powiatem przez Waldemara Wysockiego i PiS. Pamiętamy to wszystko. No to prawda. A teraz poszli właśnie z ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, wybierając bardzo symboliczną osobę na przewodniczącą Rady, czyli Annę Morawiecką. To jest wydarzenie ogólnopolskie. Jak sądzisz, jak przełknęli to właśnie radni z ugrupowania burmistrza, którzy kojarzeni są z burmistrzem Żmigrodu, czy wójtem Wiszni Małej? Czy dla nich to głosowanie za Anną Morawiecką, czy głosowanie za koalicją z PiS-em to było coś normalnego, miłe wydarzenie? Byli z tego zadowoleni, czy po prostu potrzeba chwili, przymus? Nie wiem. No nie, to ja bym powiedział, że to pokazuje, jakie rowy wykopano w trakcie tej kadencji przez 5 lat pomiędzy, no, mówiąc wprost, wicestarostą Terebunem a Małgorzatą Matusiak, która była starostą i tą koalicją, która no dotrwała do końca, ale jednak szargana konfliktami. I
Zwróć uwagę, Daniel, że wydawało nam się, że to Marek Długozima nie ma zdolności koalicyjnej, tak? Że to on jest taką osobą o bardzo silnym charakterze, o takim narzucającym się wręcz sposobie uprawiania polityki. Ale Marek Długozima zrobił krok w tył. No, zrobił krok w tył, schował swoje nazwisko z komitetu, nazwali się samorządowcy powiatu trzebnickiego i tak naprawdę nawet wyborcy w Trzebnicy, którzy by nie chcieli głosować na przykład na Marka Długozimę, z jakiegoś powodu na to ugrupowanie zagłosowali. Przecież oni zajęli drugie miejsce w wyborach. Tak, 7 mandatów, dużo. Tak, bardzo dużo. I jakby ten... To troszkę wpisanie się w ten taki nurt bezpartyjnych samorządowców, chociaż bezpartyjni samorządowcy w skali Dolnego Śląska i kraju przegrali, tylko ja a w jeszcze... tym powiecie znakomitym. Ja może wtrącę i wytłumaczę też trochę czytelnikom, bo w tych 7 mandatach ugrupowania burmistrza Marka Długozimy 3 mandaty to tak naprawdę mandaty, można powiedzieć, ludzi z byłej właśnie Razem w Powiecie, czy nazwijmy to wspólnoty samorządowej. Czyli osób, czyli które byli w konflikcie. Osób kojarzonych z PSL-em, z Ludowcami. Tak. Czyli pani Matusia, prawda, pani Sławomira Misiura-Herman, czy pan Rafał Zagórski. No tak. To są osoby, które kojarzone są raczej z tym środowiskiem, a nie tak. ze środowiskiem burmistrza Długozimy. Z dawnego tego, takiej koalicji, którą znamy, też w jakimś sensie z nią walczyłem, czyli z koalicją pana Wysockiego, no to tam został PiS, pan Błażewski, pan Trela, Buczak, no i to chyba wszyscy, tak? No i pan Rubaszewski. Ostatnie pytanie. Czy dla powiatu to dobrze, że powstała koalicja, nazwijmy to samorządowców, z właśnie ugrupowaniem Prawa i Sprawiedliwości w kontekście tego, że w kraju rządzi jednak inna opcja, czyli akurat Koalicja Obywatelska z Trzecią Drogą, prawda, z Lewicą. No i w kontekście tego, że za chwilę w Sejmiku, to jeszcze przejdziemy do rozmów o Sejmiku, że w Sejmiku też może rządzić Koalicja Obywatelska. Znaczy, jak to wygląda? Tak, żeby mieszkańcom też wytłumaczyć, czy ta koalicja jest korzystna? No mieszkańcy powiedzieli, że nie, bo niecała 1/5 zagłosowała za PiS-em. Ja w tym programie, korzystając też z łam gazety, ujawnię Tobie i opinii publicznej pewne wydarzenia, które mogły doprowadzić do tego, że ta koalicja wyglądałaby inaczej. Podjęliśmy jako też radni Sejmiku taką inicjatywę. Jedna z radnych, mająca bardzo dobre relacje z Małgorzatą Matusiak, podjęła się mediacji. I była zgoda na to, żeby ona była wicestarostą, starostą, żeby był osoba radny z Obornik Śląskich, od Arka Poprawy, i była możliwość przyjęcia takiej koalicji. To co się stało? No niestety postanowiono, że w zarządzie Platformy, chyba, nie wiem, tak mi się wydaje, że będzie próba stworzenia koalicji z ósemki Koalicji Obywatelskiej, dwójki Trzeciej Drogi, i tam były zapewnienia, że ktoś z PiS-u z nimi zagłosuje. No i bardzo uwierzono w ten projekt, że ktoś z PiS-u z tą dziesiątką zagłosuje. Z tej czwórki z PiS-u? Tak, że jedna osoba, nawet mówiono o dwóch. No to zostało absolutnie przez pana posła Hreniaka jakby wykluczone wręcz. A może zablokowane? Zablokowane, wręcz były bardzo mocne naciski na radnych PiS-u, żeby absolutnie z Platformą i Trzecią Drogą o tym nie rozmawiać. Czy znaczy jakby ze strony PiS-u to jest dla mnie bardzo logiczne. Ale tajemnicą Poliszynela jest to, że niektórzy z radnych PiS-u byli, no przez ostatnie lata, pewnie to potwierdzisz jako dziennikarz, no nie byli, powiem grzecznie, fanami pana Marka Długozimy. Wręcz byli w stosunku do niego w mocnej opozycji. No na pewno takim opozycyjnym radnym przecież był Janusz Szydłowski, który tak. niejednokrotnie ścierał się na sesjach z burmistrzem. Zresztą też przez burmistrza często był wyszydzany. No więc tu chyba dla niego jest też ciężki orzech do zgryzienia, wracamy... ale co? Ale po prostu też zrobił krok w tył. Tak, i wracamy do początku, gdzie mówiłem o błędach, podsumowując ten temat powiatowy. No postawienie na ewentualne pozyskanie jednego czy dwóch radnych PiS-u okazało się też błędem, bo należało spróbować z częścią tych samorządowców podjąć rozmowy i była na to szansa. Ja rozmawiałem z radnymi powiatowymi z Koalicji Obywatelskiej. Oni z kolei mówili, że tworzenie koalicji z obecną starostą, panią Matusiak, dla nich było nie do przyjęcia po wydarzeniach z 2022 roku, czyli po tym, jak wykryto podsłuch w samochodzie wicestarosty.
Nie wiem, czy to jest prawdziwy powód, nie znam się na tym, ja tylko obserwuję i słucham tego, co ludzie mówią. Ale jaki jest efekt? Czy to jest właśnie powód, czy może powodem są wewnętrzne konflikty w Koalicji Obywatelskiej? Nie, w Koalicji Obywatelskiej na pewno nie. Natomiast w konflikty w zarządzie powiatu poprzedniej kadencji są tego przyczyną, więc osoby... Według moich nieoficjalnych informacji pani Matusia chciała zrobić ten krok w tył, w sensie, że mogła nie być starostą, tylko wice, tak? Starosta miał być z obornik śląskich, od burmistrza poprawy, on miał być takim jakby gwarantem tego nowego porozumienia. No ale zarząd Platformy, to też są moje nieoficjalne informacje, bo ja nie uczestniczyłem w tych rozmowach, one mogą być zdementowane. Natomiast postawiono na to, żeby pozyskać kogoś z PiS-u. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzałem. Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera portalu nowagazeta.pl. Marku, przerwijmy w tym miejscu. Chciałbym do rozmowy wrócić w kolejnym odcinku i wtedy porozmawiamy o gminach. No, w gminach też jest wiele ciekawostek do ujawnienia. Zapraszamy. To był podcast portalu nowagazeta.pl. Miło, że byłeś z nami. Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera portalu nowagazeta.pl.